Takie tu ozdóbki zrobiła pani domu, Donusia, aby dzieci były zadowolone, żeby je ucieszyć i bajkowy świat im stworzyć. Na pewno włożyła w to dużo pracy, każdy o tym wie. Każdy, który taką pracę wykonuje, aby przygotować święta. No i oczywiście bajkowy świat dzieci nie obyłby się bez ich zabawek, które w porządku poukładane czekają, aż one wrócą i narozrabiają z nimi. Gwiazdeczki świecą, żołędzie pobłyskują. Nawet na żyrandolu osadziły się w oszronionych gałęziach i ptaszki, i gwiazdki. I tak po prostu sobie tu zamieszkały na ten świąteczny czas. A co my tu mamy? Choinkę piórkową nawet. Pięknie. I tak to zostawmy.